Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na pytanie sweet focia na fejsie, a zwolnienie lekarskie, prawda? Wydawałoby się, co jedno ma z drugim do czynienia, co ma piernik do wiatraka. Niestety coraz częściej sweet focia może, przynajmniej w teorii, być przyczyną problemów. Mam pytanie odnośnie pobytu na zwolnieniu lekarskim. Czy jeżeli osoba trzecia zgłosi pracodawcy lub ZUS-owi lub też przekaże skopiowane zdjęcie np. z portalu społecznościowego, że taka osoba przebywająca na L4 zamiast siedzieć w domku, akurat w dzień upalny siedzi w ogrodzie, nie pracuje, tylko odpoczywa, to czy może to podważyć zasadność i wpłynąć na przerwanie L4, a w konsekwencji grozić zwrotem dotychczasowego zasiłku chorobowego? Z góry dziękuję za odpowiedź. No, rozumiem, że taki skan z ekranu może być słabym dowodem, akurat sytuacja dotyczy się mnie, no nie mnie, tylko mojego widza, a pracodawca jest zwykłym wyzyskiwaczem i może go to boleć, że płaci, a ja jestem bezużyteczny dla niego. No, mocne słowa, ale sam jestem pracodawcą i na pewno jakiś ból jest, kiedy powiedzmy pracownik jest bezproduktywny. I pozdrawiam. Taka moja prywatna uwaga, korzystam z Facebooka, korzystam z innych tam mediów społecznościowych, Twitter, YouTube i warto ten swój profil na Facebooku zrobić tylko dla znajomych, jest to gdzieś w ustawieniach. No, wtedy jest zdecydowanie mniejsza szansa, że osoby niepowołane będą wściubiały nos w Twoje prywatne sprawy, nie swoje sprawy, tylko Twoje, czy szczególnie wykorzystywały to jako źródło informacji o Tobie. Aczkolwiek zrobienie tego nie gwarantuje tak prywatności na 100%, no ale zawsze to jest krok w dobrym kierunku. Natomiast trochę bełkotu prawnego odnośnie przepisów. Kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych u pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych przeprowadzają upoważnieni pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest płatnikiem zasiłku dla tych pracowników, czyli prosty wniosek. Jeżeli ten pracodawca ma mniej niż 20 pracowników, może wnioskować o kontrolę do ZUS-u, no ale nie za bardzo on jest, czy jego ludzie są od kontroli. Natomiast taki obowiązek dotyczy płatnika składek, pracodawcy, który zgłasza do ubezpieczenia społecznego chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. No wiadomo, że taki pracodawca no, sam tam nie pójdzie, aby się z Tobą tam pyskować, tylko wysyła kogoś zaufanego, być może kogoś z kadr. A takiej osobie kontrolującej, a z reguły jest kilka takich osób kontrolujących, żeby był jakiś świadek, takiej osobie kontrolującej wystawia imienne upoważnienie. I polega ta kontrola, polega ona na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje jakiejś pracy zarobkowej, prawda, ciężko pracuje na zwolnieniu, no albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Takie zdanie Wytrych, niezgodność celu zwolnienia lekarskiego. No, zakładam, że to zdjęcie nie pokazywało Cię odpoczywającego, ale po przeszuflowaniu 5 ton węgla do piwnicy sąsiadki, czy po skopaniu tego ogrodu, no o czym oczywiście pochwaliłeś się w poście na Facebooku. Co Ci leżało wtedy na wątrobie. Także pozostaje tutaj wykorzystanie tego zwolnienia niezgodnie z jego celem i jestem głęboko przekonany, aczkolwiek jest to moja prywatna opinia, że nie można czegoś takiego stwierdzić, że zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, no po jakimś screenie, czy na podstawie jakiegokolwiek zdjęcia w portalu społecznościowym, a może to być jedynie stwierdzone po przeprowadzeniu formalnej kontroli przez ZUS lub pracodawcę. Oczywiście taka kontrola powinna być zakończona protokołem. W tym protokole kontrolujący opisuje, na czym polegało to nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy, no lub jeżeli Cię złapał na jakiejś robocie czy pracy zarobkowej, to powinien to jakoś tam napisać. Oczywiście ten protokół jest podpisywany przez osoby przeprowadzające kontrolę, a następnie jest przekładany Tobie jako kontrolowanemu pracownikowi, no w celu, masz do tego prawo, wnieść jakieś swoje uwagi do ustaleń zawartych w tym protokole. Oczywiście fajnie by było, gdybyś taki wpis potwierdził oczywiście swoim osobistym podpisem. I zakładam tak bardzo teoretycznie, ale mówię bardzo teoretycznie, że zobaczono zdjęcie, sporządzono jakiś protokół i stwierdzono nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. I oddział ZUS powinien wtedy wystąpić o opinię do lekarza prowadzącego, czy okoliczności ustalone w wyniku kontroli można uznać za niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Czyli leżysz sobie tam placuszkiem na jakimś leżaczku, czy powiedzmy kopiesz ten ogródek, no i trzeba by, że tak powiem, do tego lekarza coś napisać. Ale wróćmy jeszcze raz do tego samego zdjęcia, czy samego wpisu na portalu. No, według mnie dowód to jest mizerny. Sam znam wielu moich przyjaciół, że dają często jakieś różne stare zdjęcia, chwalą się z rzeczami, które nie miały miejsca lub które miały kiedyś miejsce w dobrych czasach, ale fotka została. Na przykład sobie przypominam, że był nawet jakiś program publicystyczny, że podczas kampanii prezydenckiej cytowano wpisy z fałszywego konta córki obecnego prezydenta, prawda? No, to konto rzeczywiście musiało wyglądać na wiarygodne, skoro użyto je jako źródła informacji. Oczywiście skończyło się to publicznymi przeprosinami, ale niesmak pozostał i być może, że tak powiem, niesłuszne uderzenie w panią prezydentównę, no, przyniosło jakiś splendor jego tacie, czy przyniosło wyborców jego tacie, ale nie o tym decydować, na kogo tam kto głosował, prawda? Także samo zdjęcie, sam jakiś screen, a udowodnienie czegokolwiek na podstawie tego zdjęcia czy filmu, to są dla mnie dwie różne sprawy, czyli bez formalnej kontroli przychodzą, łapią Cię na gorącym uczynku. Według mnie, no, zdjęcie ma się jak piernik do wiatraka, prawda? Ma się nijak do sprawy. Także na tym kończę. Jeżeli Cię spotkało cofnięcie zasiłku chorobowego na podstawie zdjęcia z Face'a, prawda, koniecznie skomentuj to wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Na sam koniec sobie oczywiście zrobię sweet focie na pamiątkę tego wideo. Także do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia wkrótce. Jeszcze jedna sweet focia na pamiąteczkę z mojego Galaxy.